Cześć! W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o trendach na jesień, zimę 2020-2021. Pokażę Wam troszeczkę inspiracji, będę się również wspierać inspiracjami, które są zaczerpnięte gdzieś z internetu, żeby Wam lepiej coś zobrazować. Natomiast na podstawie tego, co w szafie już mam i paru rzeczy, które dokupiłam, pokażę Wam również swoje propozycje stylizacji. Być może akurat coś takiego również i Was zainspiruje i zachęci do takiego kombinowania i eksperymentowania z modą, ponieważ ten sezon, pomimo tego, że dość taki zapowiada się być nudny, ponieważ ze względu na sytuację epidemiologiczną zapewne będziemy siedzieć w domach, to właśnie ta sytuacja bardzo mocno odbija nam się, jeżeli chodzi o trendy na nadchodzący sezon. Więc wydaje mi się to naprawdę bardzo ciekawe, jak rynek, również ten modowy, bardzo szybko, ekspresyjnie reaguje na to, co się dzieje na świecie. Więc jeżeli Was tylko to ciekawi, to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Skoro już rozpoczęłyśmy sobie od tej sytuacji epidemiologicznej, to idźmy tym tropem. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, ale w wielu kolekcjach sklepów, firm takich bardziej uznanych, ogólnie występuje bardzo dużo ubrań sportowych. I to nie tych takich sportowych, w których można byłoby iść na siłownię i fajnie się prezentować ćwicząc, tylko tych takich po domowemu tak zwanych. Bardziej miękkie, wygodne dresiki, szersze nogawki, oversize'owe bluzy. I przyznam szczerze, że ja również przez cały ten rok bardzo poszerzyłam swoją kolekcję ubrań sportowych, ponieważ do tej pory tylko i wyłącznie miejscem takim jak siłownia było miejsce, gdzie potrzebowałam ubrań sportowych. W tym momencie, no ze względu na to, że również zaliczyłam czas, kiedy był lockdown, no musiałam się po prostu zaopatrzyć w jakieś dresy, żeby mi było po prostu wygodnie w domu siedzieć i pracować, no bo wiadomo, w domu nie muszę siedzieć koniecznie elegancko ubrana. Więc tym sposobem zaczęłam poszerzać swoją garderobę taką po domowemu, zwłaszcza, że siłownie były swego czasu zamknięte, później były otwarte, teraz znowu są zamknięte. Ja kupiłam rower i postanowiłam, że będę stawiać na rower niż na siłownię w tym okresie, ponieważ jest to taki sport, na który mogę po prostu postawić zawsze, w każdej chwili. No i zorientowałam się teraz wraz z nadejściem jesieni, że nie mam tak naprawdę żadnej takiej dłuższej, cieplejszej bluzy, którą mogłabym nałożyć sobie właśnie na przykład idąc na rower. I zauważyłam w sklepie Monki, że takie bluzy są. Do Monki wrócimy, skąd ja w ogóle trafiłam na ten sklep. Natomiast przy okazji, że tam brakowało mi do darmowej dostawy, to postanowiłam kupić sobie po prostu czarną bluzę, ponieważ czarny jest jednym z tych kolorów, który teraz będzie bardzo popularny. No i po prostu postanowiłam, że potrzebuję czegoś, co jest dłuższe, takie troszkę za pupę, żeby mi było cieplej, w czym mogę też po prostu usiąść sobie w domu, ale w czym mogę też iść na rower. Stąd też po prostu gruba, fajna bluza z długim rękawem, z kapturem, z kieszonką. I przyznam szczerze, jest to tak milutkie, że spędzam w tym bardzo często czas. O ile u mnie w domu jest dość ciepło, to może niekoniecznie w tym, ale jeżeli mam gdzieś wyjść, to właśnie bardzo często z niej korzystam. I to była bluza, od której się przygoda moja z Monki między innymi zaczęła. I bardzo będąc zadowolona właśnie konkretnie z tej bluzy, postanowiłam kupić też drugą, tylko w kolorze beżowym. Ponieważ beż w tym sezonie również będzie jednym z takich kolorów, które będą w trendzie, oraz czerwień. Więc postanowiłam właśnie również na beż, zwłaszcza, że dla mnie takimi jesiennymi basicami to jest właśnie kolor głównie beżowy i na nim się skupiam. Co jeszcze Wam mogę na ten temat powiedzieć? To, co jest na przykład bardzo ciekawe w tym nadchodzącym sezonie, to to, jak często będzie łączony styl taki casualowy, codzienny, lekko elegancki, ale właśnie z takimi ubraniami sportowymi. Dla mnie to jest coś nie do pojęcia, ponieważ nigdy wcześniej takich dwóch styli nie łączyłam i jeżeli nawet pojawiały się gdzieś takie elementy, były takie sezony, że pojawiało się, że trendem jest łączenie eleganckich ubrań z tymi sportowymi, to przełamywanie tej elegancji. Mi się to totalnie po prostu gryzło. Nie potrafiłam tak chodzić, wydawało mi się, że ta stylizacja jest wtedy po prostu niechlujna i niedopracowana. Ale autentycznie w tym sezonie właśnie takie stylizacje rządzą i przyznam szczerze, że tutaj postawić na przykład na jakiś jeans albo na fajne leginsy, do tego oversize'owa bluza, u mnie to się sprawdza, ponieważ
nie mogę mieć zarówno oversize'owych, luźnych spodni dołu i oversize'owej bluzy, bo ja w tym ginę. Jestem niska, mam też taką budowę ciała, że u mnie coś jednak musi być bardziej dopasowane, żeby ta sylwetka nie stała się taka workowata i opływowa, więc stawiam na przykład na obcisłe jeansy albo obcisłe leginsy i do tego właśnie jakaś taka oversize'owa bluza i do tego właśnie, czy to jakaś ramoneska, czy jakiś fajny płaszcz. I to jest moda na ten sezon. Do tego totalnym trendem, co będzie się cały czas przewijać, są białe adidaski, takie sportowe buty. I przyznam szczerze, że o ile kombinowałam już od dawna z poszukiwaniem jakichś swoich ulubionego modelu obuwia, które byłoby sportowe, ale które mogę właśnie założyć też do pracy, że z jednej strony ono jest sportowe, ale żeby to nie było tak, jakbym zeszła z siłowni czy z jakiegoś boiska, tylko że to jest takie bardziej eleganckie obuwie sportowe. I tutaj kupiłam File, czyli tak naprawdę buty, od których zaczęło się ten trend na właśnie tego typu obuwie do chodzenia po mieście, a nie tylko celem jakichś aktywności fizycznych. I totalnie przepadłam. One tak fajnie łączą się ze wszystkim tak naprawdę, zarówno jeżeli chodzi o sportowe stylizacje, jak i właśnie takie bardziej casualowe, że zdecydowanie mogłabym je polecić, natomiast bardzo wiele firm inspiruje się tym modelem Fili i tak na dobrą sprawę w tym momencie nie musimy stawiać na te buty, od których się to zaczęło. Jest naprawdę mnóstwo tego typu ciężkich, białych adidasków od groma na właśnie różnych sklepach internetowych, więc warto jest na to sobie zwrócić uwagę. Teraz czas na małą przechwalajkę, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Lily Clot. Są to ubrania, odzież właśnie taka sportowa. Odezwali się do mnie, czy nie chciałabym właśnie pokazać w filmie ich ubrań i muszę przyznać, że poczułam się bardzo wyróżniona, ponieważ jest to moja pierwsza współpraca odzieżowa. Więc jest mi niesamowicie miło, że zostałam tutaj dostrzeżona nie tylko jako osoba, która zna się na tych kosmetykach i o nich może wszystko mówić, tylko właśnie, że docenił mnie ktoś jeszcze. To też czuję się tak, jakbym po prostu miała pierwszą w życiu w ogóle jakąkolwiek współpracę. Nie znałam w ogóle tej firmy Lily Clot i nie wiedząc, co to jest, obawiając się, czy to nie będzie jakaś chińszczyzna, zanim im odpisałam w ogóle cokolwiek, poszukałam na internecie, co to są za ubrania i znalazłam taki jeden film na YouTube. Taki totalnie amatorszczyzna. Widać było, że dziewczyna nagrywa jakiś jeden z pierwszych swoich filmów i opowiadała, że zrobiła zamówienie jej mama w tym sklepie i że ona była bardzo pozytywnie zaskoczona jakością tych ubrań, stąd też tam zamówiła więcej i ona pokazywała je. Jeżeli tylko uda mi się trafić na ten film, jeżeli on jeszcze będzie dostępny na YouTube, to podlinkuję wam w opisie, żebyście mogły zobaczyć. No, było widać po tym filmie, że on jest tak amatorski, że tam na pewno nikt nie kombinował z wyglądem jakimś tych ubrań, w sensie takim, wiecie, graficznym, obróbki filmu, tylko po prostu widać było te ubrania, jak one faktycznie wyglądają. I to, co na przykład bardzo mi się spodobało już po samym tym, jak ta dziewczyna pokazywała te koszulki, nadruk, że jest naprawdę duży, bo na przykład ja uwielbiam, jestem po prostu wielką fanką bawełnianych białych koszulek. Gładkich, chociaż czasami po prostu fajnie byłoby jakiś nadruk mieć, więc jak zobaczyłam, że coś takiego w ofercie Lily Clot jest, myślę sobie, okej, czemu w sumie nie spróbować, ja takie rzeczy rzeczywiście noszę na co dzień, ale obawiałam się, bo na przykład patrząc na AliExpress, nie? No to wygląda to tak, że właśnie koszulka jest bardzo ładnie zaprezentowana, a kiedy wchodzę w feedback, no to gdzieś na przykład nadruk okazuje się być taki mikro i że koszulka w ogóle nie wygląda tak, jak powinna. A na tym filmie, który zobaczyłam poniżej, no to ten nadruk faktycznie jest dokładnie takich samych wymiarów, takie same ma proporcje miał na tej dziewczynie, jak właśnie na zdjęciu, które było na stronie sklepu. Tak więc zapoznając się właśnie z tym sklepem i właśnie tak poznając tak na razie tylko i wyłącznie teoretycznie tą jakość, stwierdziłam, że wygląda to fajnie i chętnie wam to pokażę. I przyznam szczerze, że nie zawiodłam się, ponieważ ja już te ubrania od jakiegoś czasu mam. Ponosiłam je sobie, żeby móc wam coś na ich temat powiedzieć i jestem absolutnie z nich zadowolona, ponieważ jakość nie odbiega w żaden sposób od jakości sieciówkowej.
Jestem bardzo zadowolona z tego, że biel jest rzeczywiście biała, nadruk jest widoczny, bardzo fajnie się układają te ubrania, bo zobaczcie na przykład tą bluzę, którą w tym momencie mam na sobie, również jest to z tej firmy Lily Clot i to jest po prostu takie nie jak worek, ale jednak jest to oversize'owe, więc ogólnie bardzo, bardzo w porządku. Jeżeli chodzi o tego typu koszulki, no wygląda klasycznie, po prostu bawełniana biała koszulka z krótkim rękawem, natomiast ja takie koszulki nie noszę tak luźno na wprost, bo one wtedy zazwyczaj mnie masakrują, tylko lubię je sobie w jakiś sposób związać i w ten sposób wystylizować. I zdecydowałam się właśnie jedną na taką good vibes only, drugą taką prezentującą czasami mój stosunek do tego, co się wokół mnie dzieje, taka wiecie, troszeczkę z przymrużeniem oka. Bluza, w której zaliczyłam już wyjazd, wycieczkę do Wrocławia i nawet jakieś zdjęcia wrzucałam, no zobaczcie, po prostu ten nadruk, on w niczym nie odbiega od jakości sieciówkowej, czy właśnie tą, ten kolorek jest taki, nie jest idealnie biały, on jest taki troszkę złamany, takie ekry, tutaj mamy taką idealną biel. Te bluzy w porównaniu na przykład do Monki są troszeczkę cieńsze, a dla mnie to jest spoko, bo ja nie jestem w stanie w grubej bluzie siedzieć na przykład w domu, bo jest mi zwyczajnie gorąco. Czasami po prostu potrzebuję czegoś cieńszego i to są raczej takie troszeczkę cieńsze. Więc gdybym miała to w jakikolwiek sposób porównać, ja jestem typowym zmarzluchem, więc jeżeli wychodzę gdzieś i potrzebuję czegoś grubego, bo wiem, że może mogę zmarznąć, zdecydowanie będę wybierała Monki. Ale jeżeli wiem, że pogoda jest taka, że może mi być zbyt gorąco, albo sobie siedzę w domu, albo no właśnie jakaś będzie lepsza temperatura, no to wtedy oczywiście wybiorę coś cieńszego. I podoba mi się to, że pomimo tego, że to jest cienki materiał, to one bardzo ładnie się układają, nie wiszą, nie prześwitują, biustonoszami na przykład nie widać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Tutaj mamy akurat kieszonkę, jeżeli chodzi o tą bluzę, tutaj w tej, którą mam dzisiaj na sobie, tutaj już na przykład nie ma, ona jest taka bardziej gładka. Jeżeli chodzi właśnie o tą bluzę, tu jest kaptur, który swoją drogą bardzo ładnie się również prezentuje, jeżeli nakładam, wyciągam sobie ten kaptur na płaszcz na przykład, czy na kurtkę. Natomiast w tej tutaj bluzie nie ma kaptura, ona jest taka bardziej gładka. Prałam już te ubrania, ponieważ tak jak Wam mówię, chciałam je potestować, ponosić, czy rzeczywiście jest to jakość, która mnie satysfakcjonuje tak całkowicie. Prałam je, nic się złego nie wydarzyło w praniu, ani się nie skurczyły, ani w żaden sposób nie zszarzały. Jeżeli chodzi o skład, również jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ na przykład ta bluza 65% bawełny i reszta poliester, no to przeważająca większość, no to jednak bawełna, to jest na bardzo, bardzo duży plus. I ceny wcale nie są zbyt wysokie. I to na przykład było czymś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo mamy fajną jakość, fajny skład. No wiadomo, może nie jest jakiś super, hiper najlepszy, ale jak na tą cenę, to jest naprawdę spoko, bo w tej cenie w sieciówkach można znaleźć tylko i wyłącznie na przykład poliester. Tutaj przynajmniej mamy sporą domieszkę bawełny. Nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o pranie. Fajnie się to układa, fajnie się stylizuje, no po prostu nie mam żadnych zastrzeżeń. I jeszcze na hasło KN20 macie 20% rabatu na wszystko, co jest w sklepie. Więc dla mnie to jest po prostu jak za bezcen tego typu ubrania i naprawdę bardzo się cieszę, że właśnie tak fajna firma się do mnie odezwała, stąd też w dzisiejszym filmie będę Wam pokazywać przebitki stylizacji, również z uwzględnieniem tych ubrań, natomiast oczywiście można to sobie przełożyć na też ubrania jakiejkolwiek innej firmy, ale cieszę się, że mogę Wam powiedzieć o czymś, czego tak naprawdę jeszcze nigdy nie widziałam, żeby ktoś o tym mówił. Ogólnie ja lubię takie małe perełeczki, jeżeli chodzi o kosmetyki, jeżeli chodzi o ubrania, właśnie takie, których na przykład nie mają wszyscy, a coś fajnego, cieszę się, jeżeli mogę Wam pokazać.
I jeszcze jedna taka bardzo mała kwestia, jeżeli chodzi o sklep Lili Klot, żebyście się nie wystraszyły, ponieważ każde ubranie przychodzi osobno w innym terminie. Czyli tak jak na przykład ja wam pokazuję cztery rzeczy, dwie koszulki i dwie bluzy, to każda z nich przyszła mi w innym terminie, osobno zapakowana, tak jakby wysyłali z różnych magazynów. Więc ja na początku się wystraszyłam, dlaczego tak jest, czy coś ja nie zrozumiałam, bo słuchajcie, to była współpraca ogarniana po angielsku, wiecie, jakim ja jestem poliglotą, jeżeli chodzi o język angielski. Więc bałam się, czy ja coś może źle zrozumiałam, albo coś źle się umówiłyśmy, albo nie wiem. Okazało się, że nie, że spokojnie to po prostu tak idzie, więc gdybyście tam zamawiały większe ilości, że tak może być. I stąd też ja na przykład oczekując na tą już na przykład ostatnią bluzę, mogłam sobie na spokojnie nosić tamte wcześniejsze i jakby nie byłam ograniczona tym, że a no to dobra, to już w ramach współpracy muszę zrobić ten film, rzucić, tylko po prostu zanim ta ostatnia rzecz do mnie dotarła, to tamte wcześniejsze trzy ja sobie na spokojnie zdążyłam i poużywać i poprać i ponosić, więc ogólnie dlatego mówię, że bardzo, bardzo spoko. A teraz kolejny trend, skóra, laski w tym sezonie, totalnym drugim takim mocnym trendem, który jest, to właśnie skóra. Uważam, że to są dwa trendy na ten nadchodzący sezon. Czyli raz te dresy, które będą po prostu wszędzie i taka moda casualowa, ale z taką bardzo nutą nonszalancji i tego sportowego takiego sznytu, to właśnie jeszcze dodatkowo skóra. I przyznam szczerze, że potrzebowałam skórzanej kurtki. Takiej rzeczywiście z naturalnej skóry dobrze wyglądającej. Na początku poszliśmy z Adrianem do ochnika. Znaczy wiecie, jakość w ochniku jest super, ceny są, no powiedzmy, za markę się płaci, ale jeżeli chodzi o ekspedientki, które są, to są po prostu sprzedawczynie, to są dziewczyny, które nie mają fioletowego pojęcia o tym, jak skóra pracuje, czym ta skóra jest, jak wygląda proces ogólnie szycia tego typu ubrań, użytkowania. To są dziewczyny, które po prostu mają znać modele, jakie są, pomóc klientowi, być miłe, uprzejme i jeszcze potem skasować, nie pomylić się podczas liczenia, prawda? Natomiast brakowało nam, bo oboje chcieliśmy kupić sobie skórzane kurtki, takiego doradztwa. No i trafiliśmy do mniejszego sklepiku, gdzie państwo mieli właśnie skórzane kurtki. I tam postanowiliśmy właśnie porozmawiać z tamtym państwem. Okazało się, że ci państwo pracują przy tych skórach, oni je szyją, oni jeżdżą kupować skóry. Więc jak zaczęliśmy z nimi rozmawiać, okazało się, że to są państwo, którzy zęby zjedli na tych skórach, więc widzieliśmy, że jeżeli mamy jakieś konkretne wymagania i potrzeby, to tamci państwo nam podpowiedzą. I Adrian wybrał dla siebie kurtkę, ale na przykład mówił konkretnie, że chciałby bardziej miękką skórkę. Słuchajcie, ta pani od razu wiedziała, co mu pokazać, od razu dobrała, więc ogólnie było to spoko. A ja powiedziałam, że chcę ramoneskę. Więc na początku państwo mi właśnie przynieśli typową, ciężką, skórzaną ramoneskę. Matko, jak ona pięknie wygląda, tak faktycznie motocyklowo. Ja miałam wcześniej ramoneskę taką, wiecie, z H&M-u zwykłą, ale to jak leży ta, tak naprawdę zrobiona tak, jak powinna być, to jest niebo a ziemia. Ale ja potrzebowałam czegoś eleganckiego do jeżdżenia do pracy, do klienta, który... No wiecie, klientów mam różnych. Jeżeli jadę do jakiejś pani, która jest w moim wieku i patrzy na przykład bardziej tak na to, wie, co jest w trendzie, w modzie, to gdybym do niej pojechała w jakimś sportowym, właśnie takim pół-casualowym, pół-sportowym ubraniu, to ta pani na pewno by się nie pogniewała, ona by to zrozumiała, że taka jest moda i ogólnie nawet by na to nie zwróciła uwagi. Ale niektórych mam takich klientów, do których jednak jadąc prezentować się trzeba. No i jednak gdzieś tam ramoneska to nie jest do końca to, co chcę sobą reprezentować jadąc do takiego poważnego, uznanego klienta, na przykład jakiegoś pana dyrektora sieci drogerii, no to wiadomo, niekoniecznie to. Więc zdecydowałam się na właśnie taką kurtkę skórzaną, no nie jest to właśnie ramoneska, ale skórzana czarna kurtka, bardziej właśnie taka gładka, elegancka, z mięciutkiej skóry. No okej, okay, ale to jest typowo coś, co noszę do pracy, a nie jest to mój styl, który konkretnie bym nosiła na co dzień, więc jednak mimo wszystko ja powiedziałam, wracamy do tych państwa. Ta ramoneska totalnie, tak się w niej zakochałam, ja ją teraz noszę non-stop, bo wygląda rewelacyjnie, genialnie i uważam, że ramoneskę zawsze jest warto mieć w swojej szafie, ale jeżeli tylko myślicie o tym, że chcecie zainwestować więcej w oryginalną ramoneskę i czy jest to warte, kurde warte, jeżeli ona jest fajnie, dobrze skrojona, ona wygląda dobrze do wszystkiego, więc szczerze polecam, ale poza kurtkami w tym sezonie będą modne
total luki skórzany, więc poza kurtką fajnie jest mieć coś jeszcze i to w różnych kolorach na przykład skóry. I to są akurat już ze sztucznej skóry, jakieś tam ze wcześniejszych sezonów właśnie mam, czy to spódnicę, czy taką bardziej gładką, ołówkową, czy właśnie już taką inaczej skrojoną, troszkę bardziej taką fikuśną. Natomiast postawiłam w tym roku również na shorty, też ze sztucznej skórki. I one są mega, mega właśnie modne w tym sezonie. Shorty, do tego właśnie na przykład jakiś golfik, sweterek, coś w ten deseń i płaszcz, który jest na przykład taki jeszcze za kolano. To jest w tym sezonie bardzo, bardzo modne. Kozaki na przykład też do czegoś takiego by fajnie wyglądały, więc zdecydowałam właśnie zakupić. Każda z tych rzeczy, zarówno właśnie jeżeli chodzi o te shorty czy te spódnice, które mam przed chwilą pokazałam, są zakupione w różnych takich mniejszych butikach, nie jest to nic markowego, ale właśnie ja bardzo serdecznie zwracam też uwagę na to, żeby móc wspierać takie polskie butiki, polskie sklepiki, więc jeżeli chcę po prostu wydać na coś pieniądze, nie potrzebuję czegoś konkretnie z danego sklepu, to naprawdę lubię sobie pochodzić po takich butikach i tam czegoś poszukać, a nuż znajdę coś fajnego i jeszcze się nigdy na tym nie zawiodłam. No i powiedzmy sobie też szczerze, czym byłby sezon jesienno-zimowy bez kraty? Krata w tym sezonie jest mega, mega modna, jak zresztą co sezon, więc tutaj akurat nie musiałam nic dodatkowo sobie kupować, tylko wyciągnęłam z szafy to, co mam co roku. Akurat tutaj mam jedną spódniczkę i ona jest z Primarka. Spodnie zakupiłam w H&M-ie też jakieś kilka sezonów temu, ale wciąż cały czas dobrze się spisują. No a na okres taki bardziej zimowy mam z New Looka spódnicę, taką właśnie bardziej czerwoną, bo jednak zima i czerwień bardziej wtedy rządzą. W tym sezonie krata najmodniejsza to jest taka bardzo drobna, na beżowym lub szarym właśnie kolorze, więc coś takiego. Osobiście może gdzieś taka krata do mnie, no niekoniecznie przemawia, niekoniecznie mi się podoba, więc nie zakupiłam nic nowego, ale krata w tym sezonie ogólnie zawsze dobrze wygląda, dobrze się prezentuje, więc zostaję przy tym, co mam. W nadchodzącym sezonie będzie też kilka takich troszkę dziwnych trendów, czy raczej takich, których nie było w zeszłych latach. Między innymi to, co bardzo rzuca mi się w oczy, nie ma cekinów, nie ma mnóstwa sukienek sylwestrowych i nie ma takiego właśnie brokatowego blichtru, który zazwyczaj towarzyszy okresowi zimowemu. Chyba ze względu na to, że właśnie Sylwester stoi pod znakiem zapytania i wszystkie imprezy stoją pod znakiem zapytania, to jest kilka takich trendów, które można wpleść zarówno w modę uliczną, jak i można ewentualnie gdzieś tam podciągnąć pod ten okres sylwestrowy. Czyli na przykład jakieś takie srebrne total looki, bardzo futurystyczne, które gdzieś tam niekoniecznie do mnie przemawiają, niemniej jednak uważam, że nałożyć jakąś na przykład srebrną sukienkę, można to podciągnąć gdzieś tam pod ten okres sylwestrowy. Również czerwień, i to taka żywiołowa czerwień, bardziej tak się mówi, że ona kojarzy się, ten typ czerwieni takiej strażackiej z walentynkami bardziej niż z okresem świątecznym, tak właśnie tutaj ta czerwień gdzieś nam bardzo gra. No myślę, że też ta czerwień ogólnie się przewija zawsze w okresie zimowym, ale właśnie jest to taka bardzo charakterystyczna, widoczna z daleka, bardzo krzykliwa czerwień. Najbardziej krzykliwy, rażący, czerwony kolor ze wszystkich odcieni czerwieni. To właśnie to w tym sezonie jest modne. Również uważam, że można tym ograć jakąś tam stylizację taką bardziej sylwestrową, ale rzeczywiście mało w tym roku będzie takich typowo sylwestrowych sukienek, które tak naprawdę nie nadają się na żadną inną okazję, tylko i wyłącznie na okres sylwestrowy, kiedy przymyka się oko właśnie na taką zbyt dużą ilość brokatu i cekinów. Kolejnym trendem, który myślę, że nie każdemu przypadnie do gustu, to są motywy zwierzęce. One już z nami od dłuższego czasu są i właśnie w ten sposób ja trafiłam na sklep Monki. Oglądałam film Radzkiej właśnie o trendach modowych na rok 2020 i tam zobaczyłam na przebitce tą koszulę i uznałam, o mamo, to jest coś typowo dla mnie, ponieważ pomimo wielkiej miłości do kotów, ja gdzieś obawiam się panterki.
Wiem, że z panterką bardzo łatwo jest przesadzić. Wydaje mi się, że zwłaszcza mojemu pokoleniu jakoś ta panterka kojarzy się z jakimś takim kiczem. Mam z tą panterką złe skojarzenia i pomimo tego, że jest teraz mnóstwo ładnych ubrań z motywem panterki, to obawiam się, że ja może niekoniecznie umiałabym to tak ładnie wystylizować, żeby to nie poszło w tą stronę tej przesady. Więc nie zdziwiłam się, że kiedy te motywy zwierzęce, one gdzieś są z nami tak już od 2 sezonów, kiedy one wchodziły, to dużo dziewczyn zamiast na panterkę skłoniło się ku wężowi, skórki wężowe, taki motyw właśnie skóry węża. I to już właśnie nie jest takim jednoznacznym skojarzeniem z tymi takim kiczem lat 80. i tym, co nasze mamy jeszcze gdzieś tam z lat młodości potrafiły mieć w szafie. Więc też dużo osób właśnie stawia na tego węża. Stąd też ja ani w tą panterkę nie poszłam, ani w tego węża, bo każdy to ma, więc jakoś ten zwierzęcy właśnie flow odpuściłam, dopóki nie zobaczyłam tej koszuli. Krówka czy srokaty koń, no czegoś takiego nie widziałam, więc stwierdziłam, okej, to jest motyw, który totalnie do mnie przemawia. Może nie chodzę codziennie ubrana jak kowbojka, niemniej jednak przyznam, że design domu, w którym na przykład jest jakaś skóra z krowy, właśnie taka łaciata, gdzieś takie elementy do mnie przemawiają i to mi się podoba, a też jest to na tyle odważny motyw, że nie każdy krówkę będzie nosił. Stąd też zdecydowałam się właśnie na tego typu koszulę i uważam, że ona jest bardzo taka z dystansem do świata, dodaje takiej promienności, zwraca uwagę i ja osobiście od razu jestem taka bardziej uśmiechnięta, kiedy mam ją na sobie, bo czuję się taka... Nie do końca, że wszystko musi być takie zawsze poważne i zawsze na sztywno. Tak się właśnie czuję. Dodatkowo ona jest bardzo fajnie skrojona, ponieważ ma takie bufiaste rękawy i to dodatkowo sprawia, że ona nie tylko jeżeli chodzi o jej print się wyróżnia, ale również jeżeli chodzi o jej krój. Kolejnym motywem zwierzęcym, na który w tym roku postawiłam, to futrzany kołnierz. I to będzie coś, co będzie w tym sezonie modne, ale również wydaje mi się, że nie każda osoba się w tym odnajdzie, bo wydaje mi się, że takie futrzane etole, futrzane kołnierze, może to być coś, co się bardziej kojarzy na przykład z jakąś gwiazdą rocka, niekoniecznie każdy czuje ten flow, więc też mi się wydaje, że te elementy takie zwierzęce, zależy kto się w tym po prostu dobrze czuje i w czym. Ja osobiście dobrałam taką etolę futrzaną do tej kurtki, którą mam bardziej elegancką i to się fajnie komponuje, to jest dla mnie taki komplet, który mogę mieć po prostu na jakieś tam większe wyjście. Natomiast rzeczywiście widząc tą stylizację wiem, że zapewne nie każdy by się w czymś takim odnalazł, bo jednak jest to również coś, co bardzo przyciąga uwagę, takie właśnie puszyste, futrzane kołnierze. I jeszcze jeżeli chodzi o jedną rzecz, to tutaj już wygrzebałam z zeszłego roku torebkę. I uważam, że ona mi się w tym sezonie bardziej sprawdzi niż właśnie w zeszłym, ponieważ przez to, że jeszcze w zeszłym roku był ten motyw właśnie tych zwierzęcych printów popularny, to zamiast właśnie postawić na jakieś ubranie z panterką, stwierdziłam, kupię torebkę. Ale również to było takie zabawne, bo to jest ze sklepu New Look, ta torebka. I ona mi się bardzo podobała, ale ona kosztowała 100 zł. Uznałam, że za coś takiego, co jest połączeniem panterki i tygrysa, to może być torebka jednosezonowa, więc z całą pewnością nie dam za nią 100 zł. I dałam 15 w momencie, kiedy wyprzedawała się New Look niestety z Polski, chyba 15 albo 20, jakąś taką śmieszną kwotę dałam za tę torebkę i uznałam, okej, tyle pieniędzy za jedną sezonówkę mogę wydać, nie miałam żadnych skrupułów. I słuchajcie, moje drogie, w tym sezonie nie dość, że te motywy zwierzęce są wciąż modne, więc również w tym sezonie z niej korzystam, to jeszcze w tym sezonie bardzo modne są właśnie elementy łańcucha złotego i to takiego ciężkiego. Więc tym bardziej uważam, że ta torebka spisze mi się w tym sezonie, ponieważ tutaj te elementy biżuteryjne właśnie tego złotego, grubego, ciężkiego łańcucha to jest coś, co zdecydowanie w tym sezonie jest bardzo, bardzo modne. Również jeżeli chodzi o tego typu dodatki biżuteryjne, właśnie czarny golf i na to na przykład jeszcze jakiś ciężki łańcuch, jest to coś ciekawego, ale sama się zastanawiam, czy do mnie to przemawia, czy bym coś takiego spróbowała, czy to będzie wydatek na jeden raz, czy również będzie to gdzieś z nami w dłuższym sezonie. Przyznam, przez więcej sezonów, przyznam szczerze, że tutaj nad tym się zastanawiam. No i nie wiem, możecie mi dać znać, co wy o tym sądzicie, czy wy postawicie na jakieś takie ciężkie, złote elementy biżuteryjne, czy jednak zostaniecie przy delikatniejszej wersji biżuterii. I jeszcze ostatnim trendem, który jest zauważalny w tym sezonie, są peleryny. Natomiast przyznam szczerze, że
nie wiem, czy ja bym się w takich pelerynach odnalazła, czy ja bym się w nich dobrze czuła, więc na razie tylko im się przyglądam. Myślę, że prędzej chciałabym znaleźć płaszcz, który byłby bardziej w jakimś kamelowym odcieniu, coś ciepłego, coś za kolano, niż na przykład pelerynę. Natomiast jest to z całą pewnością coś, co wyróżnia ten sezon i czego w zeszłych nie było. Więc na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jestem ciekawa, czy może nosicie coś z tych trendów i bardzo to lubicie. Być może, podobnie jak ja, przełamałyście się do jakiegoś trendu i uznałyście, że nawet to jest spoko. Jak wy pracujecie i czy ta praca w jakiś sposób przekłada się na to, co ubieracie, jak się stylizujecie? Jestem bardzo ciekawa waszych doświadczeń. Jeszcze raz chciałam przypomnieć o kodzie zniżkowym do Lily Cloth KN20. 20% rabatu na wszystko! Cudownie, po prostu cudownie. Więc linki wszystkich tych ubrań, które dzisiaj wam pokazałam, będą w opisie. No chyba, że coś jest takiego starszego, albo coś, co kupiłam w sklepie, który nie jest sieciówką i który nie ma sklepu internetowego, no to przepraszam, będę musiała pominąć, ale co tylko uda mi się znaleźć, to wam podlinkuję w opisie pod filmem. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!